W ramach formatu Law in Action opublikowałem już dwa filmy dotyczące orzecznictwa, oba dotyczące zamówień publicznych. Dotychczas jednak na kanale nie pojawił się żaden materiał na temat tego, w jaki sposób powstają orzeczenia dotyczące systemu zamówień publicznych. A jest to problematyka naprawdę bardzo interesująca, w szczególności wobec toczonych od kilku już lat dyskusji na temat usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego dziś chciałbym Wam krótko opowiedzieć o najbardziej amerykańskim z polskich sądów, który nawet najbardziej skomplikowane spory potrafi rozstrzygnąć w kilka dni, który jest jednym z najszybszych tego typu sądów w Unii Europejskiej i z którego możemy być dumni. Serdecznie zapraszam. Spory z zakresu prawa zamówień publicznych rozstrzyga Krajowa Izba Odwoławcza, która choć nie należy do struktury sądownictwa powszechnego ani administracyjnego w Polsce, jest sądem w rozumieniu prawa unijnego. Ten specyficzny sąd rozstrzyga przede wszystkim spory pomiędzy zamawiającymi, czyli organizatorami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a co do zasady przedsiębiorcami, wykonawcami, którzy kwestionują decyzje zamawiających. Sam sposób tego kwestionowania jest bardzo interesujący. Otóż każdy wykonawca, który uważa, że zamawiający dokonał czynności niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych, może złożyć odwołanie. Czy jednak każdą czynność zamawiającego można zakwestionować w ten sposób, w drodze odwołania? W zasadzie tak, ale kluczowe jest jedno ograniczenie. Odwołujący musi wykazać, że ma interes w uzyskaniu zamówienia oraz że poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. To bardzo rozsądne i probiznesowe rozwiązanie, które pozwala na kwestionowanie tylko tych działań, które faktycznie mogą wpływać na wyniki postępowania. Oczywiście jest jeszcze kilka innych ograniczeń dla wnoszenia odwołań. Tradycyjnie jednym z nich jest konieczność wniesienia wpisu, a więc opłacenia odwołania, a w zależności od rodzaju zamówienia i jego wartości, wpis wynosi 7,5, 15 lub 20 tysięcy złotych. Jednak ograniczeniem o chyba kluczowym znaczeniu w praktyce jest czas, a dokładnie termin na wniesienie odwołania. W zależności od wartości zamówienia wynosi on znów, co do zasady, 5 lub 10 dni. Powiedziałem co do zasady, bo w specyficznych okolicznościach termin ten może ulec wydłużeniu, ale każdemu zainteresowanemu praktycznym podejściem do zamówień naprawdę radzę przyzwyczaić się do tych właśnie terminów, 5 lub 10 dni. Dlaczego jest to tak ważne? Bo termin jest obiektywnie bardzo krótki, bo jego przekroczenie skutkuje odrzuceniem odwołania, a co chyba najbardziej nieintuicyjne w powszechnym odbiorze. Dla jego zachowania nie wystarczy nadanie w placówce pocztowej i data stempla, lecz faktyczne przekazanie do Krajowej Izby Odwoławczej. What? Jeszcze nie czuć adrenaliny? To zilustruję to wspomnieniem z własnego doświadczenia zawodowego. Zaczynało się lato, był piękny, gorący, czerwcowy dzień, zaraz miał zacząć się weekend, gdy dowiedziałem się, że wobec jednego z klientów podjęto decyzję o wykluczeniu z przetargu, zarzucając mu poważne naruszenie obowiązków zawodowych. No, God, please, no! To jedna z podstaw wykluczenia z postępowania, która opiera się na zarzucie dokonania czynów tak rażąco nieprawidłowych, że podważają one uczciwość wykonawcy. Oczywiście zapada decyzja, odwołujemy się. Jaka była stawka? Wygrana oznaczała, że klient uzyska kontrakt o wartości przekraczającej 1 100 000 000 zł. Gdybyśmy przegrali, utrata kontraktu, poważna strata wizerunkowa i jeszcze jedno, chyba najgorsze, ryzyko wykluczania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w całej Unii Europejskiej nawet przez 3 kolejne lata. To szok! Klient był przedsiębiorcą zagranicznym, o zasięgu globalnym, więc miało to kolosalne znaczenie. No więc stawka była naprawdę wysoka, ryzyka były bardzo poważne. A my mieliśmy 10 dni kalendarzowych, nieroboczych, kalendarzowych, na dostarczenie do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania, w którym szczegółowo zbadalibyśmy i poddalibyśmy polemicznej analizie wszystkie okoliczności faktyczne, którymi zamawiający uzasadniał decyzję o wykluczeniu wykonawcy. Pozdrawiam. Ale przyznajmy, że do przestrzegania niesamowitej dyscypliny czasowej zobowiązany jest nie tylko wykonawca, ale również zamawiający i przede wszystkim Krajowa Izba Odwoławcza. Od 1 stycznia 2021 roku zamawiający może bowiem wnieść odpowiedź na odwołanie jedynie do czasu otwarcia rozprawy.
A kiedy powinna odbyć się rozprawa przed KIO? Otóż Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia prezesowi Izby. Termin ma charakter instrukcyjny i w okresie pandemii rzeczywiście często nie jest dochowywany, ale pamiętam czasy przedpandemiczne, gdy wyznaczanie terminu w tych ramach było normą. Zresztą nawet w ostatnim roku praktyka wyznaczania terminów i harmonogram rozstrzygania spraw są naprawdę imponujące. Weźmy pod lupę rok 2020, a więc czas, w którym lockdown najpoważniej dotknął funkcjonowanie wszystkich organów sądowych, w tym Krajowej Izby Odwoławczej. Z jednej strony w 15-dniowym terminie odbyło się jedynie 30% rozpraw, z drugiej jednak średni czas rozpatrywania odwołania wyniósł w 2020 roku 30 dni, natomiast w roku poprzednim, to jest 2019, średni czas wyniósł 14 dni. Ten tempo nasze, najszybsze, najlepsze. Tempo pracy KIO stawia ten organ w unijnej czołówce swoich odpowiedników. Kilka lat temu szczegółowo zbadano to w raporcie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, który gorąco polecam i wklejam link w opisie. Przywołam też własne wspomnienie. W 2016 roku miałem okazję uczestniczyć w znakomitym przedsięwzięciu w Nottingham, w Mekce Zamówień Publicznych. Mianowicie zostałem zaproszony do udziału w konferencji, w warsztatach dla kilkunastu młodych naukowców z całego świata. Do dziś pamiętam, że gdy w rozmowach kuluarowych opowiadałem o Krajowej Izbie Odwoławczej i mówiłem, że KIO rozpatruje odwołania w 15 dni, 15, większość brała to za przejęzyczenie i dopytywali, czy nie chodzi mi czasami o 50, 50. You are... Oczywiście ktoś mógłby zapytać, czy czasami intensywność i tempo pracy Izby nie powoduje utraty jakości orzekania. Na pewno Izbie byłoby łatwiej, gdyby miała więcej czasu na rozstrzyganie odwołań. Na pewno też, w szczególności w pierwszym okresie funkcjonowania Izby, a więc kilka lat począwszy od 2007 roku, jakość orzecznictwa mogła budzić uzasadnione zastrzeżenia. Ale uważam, że obecnie jego jakość jest co najmniej satysfakcjonująca. No dobra, ale powiedziałem też, że KIO to najbardziej amerykański z polskich sądów. Oczywiście to dość barwny i daleki skrót myślowy, który ma wyrażać to, że sam przebieg rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą również jest bardzo dynamiczny, a niekiedy wręcz widowiskowy. Strony co do zasady wypowiadają się w dwóch rundach, w ramach których głos zabierają po sobie odwołujący, przystępujący po jego stronie, a więc podmiot wspierający odwołanie, później zamawiający i na koniec przystępujący po stronie zamawiającego. Zazwyczaj KIO dąży do rozstrzygnięcia sprawy po jednej rozprawie, co wymaga od stron koncentracji dowodów i argumentów, a w trakcie samej rozprawy maksymalnego skupienia. Jeśli chodzi o dowody, w praktyce nadaje się naprawdę wszystko, za sprawą czego można uzasadnić swoje racje. Ja podczas rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej widziałem już składanie dowodów dość zwyczajnych w postaci dokumentów technicznych, opinii prywatnych, biegłych, faktur, analiz ekonomicznych, ale widziałem także pełnomocników składających wewnętrzną korespondencję mailową strony przeciwnej, zdjęcia z ukrycia, a nawet materiały wideo z serwisów informacyjnych. Dlatego sądzę, że określenie najbardziej amerykański z polskich sądów, odwołujące się do synonimu sądu szybko rozstrzygającego spory po spektakularnych rozprawach, pewnie jest trochę na wyrost, ale dobrze oddaje moją intencję, a jest nią podkreślenie, że KIO, moim zdaniem, to naprawdę sprawny, fachowy sąd, który przy wszystkich niedoskonałościach po prostu się Polsce bardzo udał. A co gdy jednak w konkretnej sprawie ktoś uważałby, że wyrok KIO to skandaliczna pomyłka? Spokojnie, od wyroków KIO przysługuje skarga do Sądu Zamówień Publicznych w terminie, a jakże niezbyt długim, bo wynoszącym 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Gdyby również ten sąd nie dał stronie sporu satysfakcji, od 1 stycznia 2021 roku, i jest to nowość w systemie zamówień publicznych, można złożyć również skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Podsumujmy, każdy przedsiębiorca, który ma interes w uzyskaniu zamówienia i uważa, że wskutek niezgodnych z prawem działań zamawiającego może ponieść szkodę, jest uprawniony do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Poza koniecznością przestrzegania rygorów formalnych i konieczności opłacenia odwołania, należy pamiętać, że efektywne korzystanie ze środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych wymaga przede wszystkim zdyscyplinowanego, precyzyjnego i nade wszystkim szybkiego działania, jako że termin na fizyczne wniesienie odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wynosi zasadniczo 5 lub 10 dni.
Gdy odwołanie zostanie wniesione, zajmą się nim arbitrzy Krajowej Izby Odwoławczej, których praca generalnie zasługuje na naprawdę wysoką ocenę. To na ich barkach spoczywa sprawne przeprowadzenie postępowania odwoławczego, w ramach którego Izba rozstrzyga często naprawdę skomplikowane spory prawne, nierzadko oparte na kwestiach technicznych czy ekonomicznych. Wiem, że pewnie doświadczenia pełnomocników występujących w KIO i oparte na nich oceny Izby mogą być różne, ale ja uważam, że sposób ukształtowania Krajowej Izby Odwoławczej i systemu środków ochrony prawnej, w szczególności na tle doświadczeń innych państw, ale też z zastrzeżeniem istnienia pewnych niedoskonałości, naprawdę bardzo się Polsce udał. W kolejnych tygodniach będę o tym rozmawiał z wybitnymi specjalistami, panią mecenas Aldoną Kowalczyk, doświadczonym pełnomocnikiem i prezesem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, a także z sędzią panią dr Aleksandrą Sołtysińską. Jeśli nie chcecie przegapić nowych odcinków formatu Masterclass, koniecznie subskrybujcie kanał. I do zobaczenia.